Cześć, pewnie nas znacie. Ja jestem Patrycja. A ja Gabrysia. Skupimy się dziś na Wielkim Poniedziałku, ale zacznijmy może od posłuchania Ewangelii z dzisiejszego dnia. Z Ewangelii według świętego Jana. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus. Zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest. A przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Jak wiecie, z poprzedniego filmiku Jezus jest w Jerozolimie i wie, co go wkrótce spotka. Umrze. Co robi w tej sytuacji? Jezus nie wygłasza kazań. Nie próbuje nawrócić jak największej ilości osób. Nie próbuje też uciekać. Postanawia nie zmarnować tego czasu. Idzie do Betanii. Betania to wieś pod Jerozolimą, oddalona około 3 km, czyli tak jak stąd do Wasilkowa. Idzie tam do przyjaciół, którzy organizują mu ucztę. Nie bez powodu właśnie tam, gdyż Betania znaczy dom przyjaciół. To z nimi spędza ostatnie chwile swojego życia. Chce je przeżyć z najbliższymi mu osobami. Przyjaźń polega na prostych rzeczach. Na wspólnym posiłku, na wspólnym byciu, na wspólnej rozmowie i wspieraniu się w trudnych chwilach. To właśnie była taka chwila w życiu Jezusa. Trudny czas. Może ty również przeżywasz trudności w swoim życiu? Czy szukasz wtedy pomocy u swojego najlepszego przyjaciela? Czy może na siłę próbujesz rozwiązać wszystko sam? Mimo obecnych czasów możesz się do niego zwrócić. Odległość nie jest przeszkodą. Możesz do niego napisać lub zadzwonić. Spędź ten czas z najbliższymi, z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem. Może przebywasz z nimi pod jednym dachem, ale czy naprawdę z nimi rozmawiasz? Czy naprawdę poświęcasz im swój czas? Teraz jest właśnie dobry moment, aby porozmawiać o tym, o czym na zwykle nie ma na to czasu. Zauważcie, co robi Maria. Przynosi drogocenny olej, nie byle co, ale coś bardzo wartościowego. Namaszcza Jezusowi stopy. Dzieli się z przyjacielem tym, co ma najlepsze. Przyjaciołom nie daje się ochłapów. Nieustannie obdarzamy ich tym, co mamy najcenniejszego. Natomiast Judasz nie zrozumiał gestu przyjaciół. Przecież to można było dać komukolwiek. Ubogim. Najwidoczniej nie zrozumiał tej relacji. Może jest ktoś, kto nie rozumie twojej relacji z Jezusem. Albo ty się jej wstydzisz. Czy przyznajesz z dumą, że jesteś dzieckiem Pana Boga? Warto dziś pomyśleć o przyjaciołach i ludziach ci najbliższych. Pamiętaj, że Jezus też jest twoim przyjacielem. I On chce być z tobą w każdym trudnym twoim czasie. I chce dla ciebie tego, co najlepsze. W Wielki Poniedziałek wcale nie musisz się wczuwać od razu w mękę, która się zbliża. Na to jeszcze przyjdzie czas. Nie marnuj dzisiejszego dnia na zamartwianie się. Idź, tak jak Jezus, do swoich przyjaciół i spędź czas z najbliższymi. Nabierz siły na nadchodzący czas. No dobrze, ale co jeszcze działo się w Wielki Poniedziałek? Otóż na ulicach Jerozolimy panowało przedświąteczna gorączka. Przybywały masy pielgrzymów, nocowali najczęściej w namiotach, które rozstawiali dookoła miasta. Domy zapełnione przybyszami stawały się bardzo gwarne i pełne ruchu. Do stolicy przybył także król Herod oraz rzymski prokurator Piłat. Jezus natomiast poszedł do świątyni. Posłuchajcie fragmentu, co się tam stało.
Z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Fragment zwykle wywołuje u nas zdziwienie. Jak to? Jezus wygania ludzi ze świątyni? Przecież według prawa mogą tam przybywać. Są wręcz nawet potrzebni, by ludzie przychodzący na święto Paschy mogli kupić zwierzę na ofiarę czy wymienić walutę. Ale to ludzkie prawo. Jezus swoim zachowaniem mówi, że zlekceważyli dom Boży. Dom, do którego przychodzi się na spotkanie z Bogiem, a nie w celach zarobku czy spełnienia swojego obowiązku. My też teraz nie możemy przybywać w świątyni. Może to idealny czas, byśmy nie skupiali się na obowiązkach, jakie mamy do wykonania na święta. Na umyte okna, czy ładnie przystrojony kościół, który miałby cieszyć oko. Jezus nie ogranicza nam przestrzeni do modlitwy. Chce nam przypomnieć, że to nie budowla, nie kościół parafialny, ale świątynia Ducha Świętego. Czyli nasze serce jest najlepszym miejscem na spotkanie z Bogiem. Zastanów się, czym przepełnione jest twoje serce? Tym, co mówi świat, pogonią za pieniędzmi, jak u kupców, chęcią przypodobania się temu światu i ludziom? A czy znajduje się tam może przestrzeń dla Boga? Nawet jeśli całe życie zaniedbujesz i zaśmiecasz tą przestrzeń swojego serca, to Jezus nie chce, żeby takie było. Chce je odbudować. Jest w stanie je odbudować. Bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. W końcu to zapowiada. Odbuduje swoją świątynię ciała w 3 dni. On zmartwychwstanie, czyli dokona czegoś niemożliwego. A już na sam koniec chciałybyśmy Was zostawić z 3 pytaniami, na które sami musicie sobie odpowiedzieć. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że został Ci tydzień życia? Co byś zrobił z czasem, który Ci pozostał? Na czym byś się skupił? Na pisaniu testamentu? Na zrobieniu wszystkiego, o czym marzyłeś? Spróbowałbyś rozwiązać wszystkie problemy? A może pogrążyłbyś się w smutku? Czym jest dla ciebie Eucharystia? Czy przychodzisz spotkać się faktycznie z Bogiem? Czy może raczej od wejścia szukasz swojej koleżanki albo z niecierpliwością czekasz na koniec, by z kimś porozmawiać? Czy w obecnej sytuacji czujesz w ogóle brak spotkania z Jezusem w Eucharystii? I jaki jest stan twojego serca? Czy jest tam miejsce dla zmartwychwstałego Jezusa? Czy czujesz się gotowy na Jego przyjście? Zastanów się, czy dobrze wykorzystałeś czas Wielkiego Postu. Zachęcamy do refleksji nad tymi pytaniami. Pamiętajcie, by Wielki Poniedziałek spędzić w gronie najbliższych. Więc razem z Patrycją życzymy Wam dużo zdrówka i przesyłamy buziaczki. I do zobaczenia może niedługo. Pa!